punkt. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadania powierzonego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków 2014, druk nr 290. Projekt również nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego go wprowadzimy. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. I teraz możemy powiedzieć sobie, co to jest za projekt. Projekt został przygotowany na podstawie wniosków zespołu koordynującego program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa. Może tutaj pan Zygmunt zdania na ten temat powie? Zespół przyjął propozycję takiego podziału zadania 1900 zł na działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską, 5000 zł na dofinansowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej, 5000 na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji na granicy. Taka była propozycja przyjęta przez Straż. Okej, otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Może jedną ważną rzeczą jest tutaj, że te dodatkowe patrole Straży Miejskiej będą wskazywane przez dzielnicę. Czyli to my będziemy chcieli pokazywać, w których miejscach chcemy, żeby były dodatkowe patrole. Proszę bardzo. Mam pytanie. Ten koszt 5 tysięcy, dodatkowe patrole, to jest ile jednostek dla funkcjonariuszy? Wszystko zależy, kto realizuje to zadanie. Czyli jeżeli mamy tutaj podzielone na policję, policja ma inne stawki, a Straż Miejska ma inne stawki. I tutaj generalnie jeden patrol policji to jest około 150 zł, 8 godzin, prawda, na jednego policjanta, czyli dwóch to jest 300 zł. Można podzielić sobie, zobaczyć ile to jest dni. Tutaj w Straży Miejskiej jest troszkę inaczej, bo w zależności od tego, jakie ma zaszeregowanie dany strażnik i w jakim dniu ten patrol będzie przeprowadzony, to wtedy oni mają inne stawki. No niestety mają troszkę wyższe niż policja. Tak, są to wyższe. To na drugi raz będziemy brać policję. To jest bardzo słuszne. Weźmy więcej policji. Weźmy więcej policji. Także ja myślę sobie tak, że jest to pewien argument. Myślę, że tutaj już pan przewodniczący zapamiętał, że jeżeli jest coś takiego, co jest tańsze, a robi to samo, to może kto wie, może lepiej. Myślę, że czemu nie? Nie zwracałem uwagi na to, no dlaczego tak jest. Chcieliśmy po prostu współpracę, bo na początku temat był związany z tym, że te patrole miały być wspólne. Później okazało się, że nie do końca można skoordynować niektóre rzeczy, aczkolwiek później w ramach tak zwanej zwykłej służby jest szansa dogrania pewnych terminów tych służb, które są opłacane przez dzielnicę. Także tutaj będziemy koordynować to pod względem, że tak powiem, wykorzystania wspólnych. Ja bym chciał zabrać głos. Proszę. Proszę państwa, wydaje mi się jednak, że chyba strażnicy miejscy tutaj lepsi są. Przynajmniej nas nie lekceważą i przychodzą na komisję praworządności. Policjanci jakoś są zapraszani i nie przychodzą, a strażnik miejski zawsze jest na komisji praworządności, więc raczej bym tu nie oszczędzał. Może mają więcej roboty. Dziękuję bardzo. Jest taki element jakby zabezpieczający troszkę, jeżeli są to mieszane patrole, to mamy większą pewność, że się odbędą. Któraś tam służba, nie wiem, wypełni tego patrolu zabiórki. Okej. Proszę bardzo, pan przewodniczący. No ja tutaj dodam, że rzeczywiście za panem przewodniczącym z Komisji Praworządności, że rzeczywiście lepszą mamy współpracę ze Strażą Miejską niż z Policją. Także ja bym tutaj nie kupował nie tych patroli tylko policyjnych. Okej. Okay. No, praktyka widać, że jest inna. Proszę bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zadania powierzonego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków 2014.